Dziś w klubie Tęcza odbyło się pierwsze spotkanie sympatyków partii Wiosna Roberta Biedronia z Turku i terenu powiatu tureckiego. Jak widzieliśmy, frekwencja była niezwykle duża jak na warunki naszego miasteczka i wiemy, że kolejne spotkanie będzie jeszcze bardziej owocne i przyjdzie jeszcze więcej osób, ponieważ widać było, że ludzie chcą dyskutować i rozmawiać o problemach naszego miasta, naszego powiatu, Wielkopolski Wschodniej, ale też całej Polski. Cieszy nas bardzo przede wszystkim to, że było tak wiele młodych osób i świeżych osób, które wcześniej tak naprawdę nie były widywane na spotkaniach innych partii czy stowarzyszeń. Dla mnie było budujące też to, że osoby, które przyszły dzisiaj na to spotkanie, chciały też się podzielić swoimi wizjami programowymi, swoimi problemami, które naprawdę były dla nas bardzo, bardzo ważne. Bardzo ważne były uwagi do programu, które prosiliśmy, żeby spisano, żeby zgłoszono też na strony, bo program jest cały czas konsultowany. To jest program, który tworzony był podczas burz mózgu, podczas 42 burz mózgu odbywających się na terenie całej Polski, ale też wszelkiego rodzaju uwagi, które dzisiaj tutaj powstały, są dla nas bardzo ważne, szczególnie jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością, jeżeli chodzi o osoby, które przychodzą na wcześniejsze emerytury, czy sprawy zdrowotne, czy edukacyjne. Dzisiaj okazało się, że edukacja, po prostu, znaczy wiemy, że edukacja została tak przeprowadzona, reforma edukacji, że w zasadzie rozwaliła system i nie może się podnieść, a my chcemy, żeby ten system się podniósł, ale jeszcze nowocześnie edukował nasze dzieciaki. Za 2 tygodnie na pewno się odbędzie spotkanie, bo mamy kolejne tematy do omówienia, dlatego że ruszamy za 2 tygodnie z kampanią do Europarlamentu, więc osoby, które będą chciały się zaangażować, będą chciały pomóc wesprzeć Wiosnę, na pewno zwrócą się do koordynatora powiatowego Marcina, który jest Państwu też dobrze znany jako bardzo aktywny radny tej rady, tu obecnie nam panującej. Także na pewno spotkania będą intensywne i będzie mnóstwo pracy, mnóstwo burz mózgów. Tu już słyszałam dzisiaj pomysły na zaproszenie do Turku ekspertów i ekspertek, którzy pracowali nad programem. Widzę, że mieszkańcy tu są bardzo mocno zaangażowani w to, żeby stworzyć nową przyszłość dla tego miasta i regionu.